Ach, nie wiedziałam, że aż tak to boli. No niestety, dasz radę. To jest ona. Ona, jaka piękna. Tak. Włosy może mieć po tobie, ale będzie cała biała. To chyba dobrze. Tak. Chyba mam już dla niej imię. Jakie? Penelopa. Myślę, że to imię będzie odpowiednie dla niej. Piękne imię, niech będzie. Penelopo, nie rób tak. Trzeba iść z gracją, a nie tak jak ty. My jesteśmy z bardzo dojrzałej rodziny. Czemu ona nie mówi? To przecież normalne, dopiero się urodziła, to jak ma mówić? No tak, zobacz jak ja idę z gracją. Trzeba iść elegancko, a nie brykać. Spróbuj. Nie tak. Ach, tak jak ci pokazywałam. Jeszcze raz spróbuj. Może już wystarczy, może ona tego nie chce robić. Wiesz dobrze, że jesteśmy bardzo bogatej rodziny i ona musi robić. Ujeżdżenie jest dla nas bardzo ważne. Na pokolenie. Ale może jak ona trochę dorośnie i zacznie mówić, to ona może sama zdecyduje, co by chciała robić. A ja ci mówię, że będzie chciała ujeżdżenie. A ja myślę, że ona ma geny po mnie i będzie chciała skakać. Zobaczymy jeszcze. Dalej, piaf. Co ci się dzieje, Penelopo? Dalej, piaf. Ona nie chce nic zrobić z ujeżdżenia. To dziwne. Może ma coś złamane? Może zejdę i zobaczę. Nie, nic, nie kuleje. To co mam z nią robić? Spróbujmy pójść na skoki. Może ma geny po swoim tacie, nie po mamie. Dobrze, spróbujmy. Przygotowałam mamę małe przeszkody. Jeśli je przeskoczy, to znaczy, że będzie chciała skakać. Dobrze. Najpierw od tej... Okej. Czyli chce skakać. Tak, czyli jednak nie ma genów po swojej mamie. Jednak nie. Dobrze, rozsiodłaj ją i daj ją na pastwisko. Dobrze. Mówiłem ci, że będzie miała geny po mnie. Ach. Witaj, córcie, pięknie skaczesz. Dziękuję. Czemu nie chciałaś nic robić z ujeżdżenia? Nie rozumiem tego. Nasza rodzina... Mamo, może ty nie wiem, czy to zrozumiesz, ale moją pasją są skoki. Nie lubię ujeżdżenia. Ty naprawdę tylko chcesz, żebym ujeżdżenie i tak dalej? Naprawdę? A ty się nie przejmujesz tym, co ja bym chciała robić? Ach, nie mam do ciebie słów. Myślałam, że będziesz po mnie. Nie przejmuj się swoją mamą. Jednak widzę, że ona tego nie rozumie. Tak. Słyszałam, że niedługo będziesz szła do innej stajni. Tak, wiem. Mam nadzieję, tato, że poradzisz sobie. Poradzę sobie spokojnie. Nie musisz się martwić. Powodzenia, może coś wygrasz. Tak. Nie przejmuj się jeszcze raz mamą. Ona to musi jakoś przyjąć do siebie. Wiem, bo ta cała tradycja, że niby ma być ujeżdżenie, no po prostu to jest jakieś dziwne. Tak, ale to jest takie pokolenie, nieważne. Jedź do innej stajni i mam nadzieję, że kogoś zapoznasz. Dobrze, pa tato, pa córciu. Całkiem ładna ta stajnia. O, ktoś tam jest. Cześć, jestem Penelopa, ty? O, Vanilla, witam cię, wstydnie, dzika dolina, miło poznać cię. Mi też, może wiesz, gdzie tutaj jest taka główna stajnia? Jeśli chcesz, to mogę cię poprowadzić, jeśli chcesz. Tak, z wielką chęcią.
Bardzo dziękuję, że mnie oprowadziłaś. Proszę. A nie wiem, czy wiesz, niedługo do naszej stajni przyjedzie ogier, a dokładnie wałach. Jaki wałach? Słuchaj. On jest mistrzem skoków, naprawdę. Ma na imię Wicher. On jest cudowny, ale no niestety ja już jestem zajęta, więc raczej już nie mam do niego szans. O, ale może ty do niego, bo mam jego zdjęcie. Nie wiem, czy będzie chciał ze mną gadać. A jakiej ty jesteś rasy tak w ogóle? Andaluzyjska. A ty ujeżdżenie czy skoki? Skoki. No to idealnie do siebie pasujecie. Nie, za parę dni przyjedzie. Zobaczymy, czy ci się spodoba. Ale tak szybko? Tak. No okej. Parę dni później. Zobacz, on już tam jest. O, rzeczywiście, widzę. Wow, rzeczywiście on jest przystojny. No idź do niego. Ale po co? Ach, no jak to po co? Podoba ci się? Tak? No to idź do niego. Ach, no dobra. Cześć. Cześć. Jestem Penelopa, ty? Wicher, miło poznać. Śliczną panią. O, dziękuję. To miał być komplement? Tak. Witam cię w naszej stadninie. Słyszałam, że jesteś koniem skokowym. Zgadza się. Jestem najlepszym koniem skokowym w tej stadninie. No i tam innych. O, ja też skaczę. O, no jakieś wygrywałaś miejsce? Aktualnie wygrywam drugie, ale będę się starała o pierwsze. O, czy jesteś taką klaczą wysportowaną? Zgadza się. To jeśli tak, to chciałabym cię zaprosić na randkę. Mnie? Tak? Bardzo chętnie. To której? Tak wieczorem. Okej. No i co warto było? Tak, ale on jest przystojny. Tak, tak. Tylko nie przesadzaj, pamiętaj, żeby być sobą. Nie jakoś tam nie udawaj kogoś, kogo byś nie chciała być. Jasne. Teraz leć się szykować, bo już powoli się robi ciemno. Jasne. Już się szykuję. Pa! Ech, pa, pa. Wieczorem. Widzę, że przyszłaś. Tak, przyszłam. Cóż, to może powiedz coś o sobie, a potem o sobie. No cóż, jak ja się urodziłam, to moja mama w ogóle chciała, żebym była do ujeżdżenia i jakoś tak wyszło, że... No. A ty? No cóż, moja historia nie jest aż taka fajna, no ale mogę powiedzieć. Jak ja się urodziłam, to moja mama po prostu mnie nie chciała i wychowywała mnie na siłę, no i jakoś tak to wyszło. Ojej, a czemu twoja mama cię nie chciała? Nie wiem tego. O. Cóż. To okej. Tak od razu? Tak. Kocham cię, Wicher. Ja ciebie też, Penelopo. 6 dni później. Penelopo, tak? Chciałbym ci zadać te pytanie, ale jakoś nie wiem, czy byś się zgodziła, więc już mówię. Wyjdziesz za mnie? Tak! O, to kiedy ślub? Może za 2 dni, co ty na to? Tak. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym ślubie oto tej pary. Zacznijmy ceremonię. Wicher, czy bierzesz Penelopę za swoją żonę? Tak, biorę. Penelopo, czy bierzesz Wichra za swojego męża? Tak, biorę. Ogłaszam was mężem i żoną. Możecie się pocałować. Uhu! Brawo! Uhu! Uhu! 11 miesięcy później. Wszystko będzie dobrze. Och, mam nadzieję. Au. Ale to boli. Spokojnie, dasz radę. Och. Ojej, jaka ładna. Mamy dziewczynkę. Ale słodka. Ale strasznie podobna do ciebie. Tak. Ale śliczna. Całkiem podobna do ciebie, nawet strasznie podobna do ciebie.
Do ciebie też, bo ja nie mam plamki. Odmianki na pyszczku, więc jest też taka do ciebie podobna. O, tak. Chyba mam już dla niej imię. Chyba ja też. No to powiedz. Mi pasuje strasznie Lilia. Mi też, to nazwijmy ją tak. Okej, ale śliczna. Cudowna. Tak. Chodźmy już. Tak.